Dzień dobry, witajcie ludzie w kolejnym odcinku z gry Forza Horizon 4 na moim kanale. Dzisiaj ludzie wyszła nowa, bardzo, bardzo fajna aktualizacja. Mianowicie mamy teraz dostęp do samochodów LEGO. LEGO City całe wkroczyło do gry Forza Horizon, więc jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. My tym naszym Pagiani powoli sobie lecimy już na tą miejscówkę i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Jeszcze tego LEGO nie odpalałem. Cały czas czekałem tutaj na was, moi drodzy, aż końcem materiał nagram. No i jak widzicie, jesteśmy już, więc zajeżdżam tutaj na miasteczko LEGO Speed Champions i zobaczymy, co tutaj będzie. Trochę ludzi jest tutaj. Udaj się w podróż, czy chcesz się udać do Doliny LEGO? No oczywiście. Więc udajemy się do Doliny LEGO i zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekało, nie? Oj, mamy jakiś filmik. O, mamy McLarena, mamy jakieś Ferrari i mamy Mini Coopera jakiegoś. McLaren Sienna to jest chyba bodajże, to jest ten, co został pokazany na samym początku trailera bodajże z tej zapowiedzi LEGO Champions. I zobaczymy, moi drodzy, chwilę się ten świat ładuje, bo to jest podobno oddzielny świat całkowicie zrobiony. Ale też normalnymi samochodami będziemy mogli wjeżdżać do tego światu, jak i również też jest coś takiego, że będziemy mogli tymi samochodami LEGO jeździć po normalnym świecie, nie? Horizon Festival prezentuje. No tutaj ciekawego mamy. Świat cały z klocków. And there'd be dinosaurs and pirate ships and ghosts, I guess? Yeah, ghosts. We'll build a city and cars just as fast as the real thing. Ej, sami będziemy mogli budować sobie samochody? Jeżeli tak, no to będzie totalny pokrzamp, ludzie, totalna potarda. Okej. Okay. O! Rozwalił się samochodzik do ściany. Myślałem, że nie będę jechał. Czy ja czy będzie taki wstęp, jak był w tej Forzie poprzedniej, nie? Że jest intro, filmik i nagle jedziemy, nie? Tak, moi drodzy, dokładnie tak, jest tak, jak było w poprzednich Forzach. Dobra, lecimy, zobaczymy, jak tymi autami się będzie jechało. Jest jak ten McLarenik fajnie wygląda. Dźwięk jest podobny. Pstryk! Jezu, totalny pokczamp! Ale ja w to będę grał teraz. Ludzie, zbieramy ekipę do Forzy. Zbieramy ekipę do Forzy. Bo normalnie, jak ja widzę, jak to wygląda, to aż mi się tej gry wyłączać czuję, że nie będzie dzisiaj chciało. Więc lekko zwolnimy. Ciekawe, czy samochody to się rozwalają. Ej, coś odpadło. Oj, delikatnie mnie zarzuciło. Czekaj, człowiek, jadę te szkielety. Ej, to się wszystko rozwala. Ten świat się cały rozwala. Piękne, piękne. Jedziemy na festiwal chyba. Jezu, jak to autem rzuca w ogóle, nie? Teren włączony ABS i kontrolę trakcji i tego typu rzeczy, bo nie wiedziałem, którymi samochodami się będzie jeździło. Dlatego wolałem sobie to wszystko włączyć i się zabezpieczyć, żeby to wszystko elegancko działało. Kamerki dzisiaj nie będzie, miała być kamerka. Próbowałem to nagrać na początku z kamerką. Ale jak widzicie, coś jest z moją lustrzanką. Jednak ona się nie nadaje tutaj do tego. Patrzcie. Jezu, jaka to jest petarda. Patrzcie, na lotnisku lecimy, samoloty wylatują, skaczemy. Coś pięknego, coś pięknego. Krowy. Krowy z klocków LEGO, cały świat jest w ogóle z klocków LEGO. Ciekawe, jak tutaj będzie wyglądała ta budowa. Wiem, że będzie można świat budować, te budowle jakieś tworzyć nowe. Tylko czy to będą jakieś gotowe szablony, czy będziemy mieli dostęp tutaj do budowania samodzielnego, nie? Pięknie driftem wariat wjechał. To jest chyba festiwal, festiwal LEGO Champions. Ale kozak. A, teraz Mini Cooperem jedziemy, okej. Podrzucam na tym troszkę. Mini z kolekcji Champions, wcale nie takie mini. Ale te samochody, powiem wam, że naprawdę się jakoś inaczej prowadzi troszkę, nie? I tak jakoś bardziej rzuca. Są cięższe do opanowania. A co nie znaczy, że to jest totalny pokrzamp, no. LEGO słodziaki, to nieźle. Ale kozak. Dobra, syniemy tutaj prosto. Ogólnie ja lubię bardzo serię gier z LEGO. Dużo na konsoli grałem właśnie w te LEGO Batmany, w LEGO City i te inne, LEGO Harry Pottery. A teraz, ludzie, mamy LEGO w Forzie Horizon, co daje nam wyścigi tymi samochodzikami, nie? 8 biegów w ogóle te mini ma. Jezu, tego się nie spodziewałem. Mamy LEGO w Forzie i na to chyba... Tego mi brakowało, tego mi brakowało. Ja ogólnie bardzo lubię wyścigi, bardzo lubię te samochodówki. A jak mamy tutaj jeszcze możliwość pogrania w Forzie, gdzie to jest jedna z moich ulubionych samochodówek, pogrania właśnie w LEGO, no to normalnie twórcy gry kupili mnie całkowicie. Jak wyjdzie nowa Forza, pewnie wyjdzie kiedyś piątka, to na pewno ją kupię i też w wersji Ultimate, bo mam dostęp za darmo do tych wszystkich dodatków, nie?
A tam jakieś samochodziki pojechały też. Są duchy, które również były zapowiadane przed chwilą. Nie ma się czego bać, to tylko duchy Lego. Spoko, spoko wariat. Powoli mnie tutaj typy wyprzedzają z tyłu, więc nie mogę im dać tutaj takiej wolności. Jedziemy na ten festiwal. Efekt końcowy zwali nas z nóg, zobaczymy zaraz. Coś wybuchnie? O, jesteśmy w krainie Lego. Łe. Ale fajnie to wygląda. Tanka się posypała i co teraz? Roller coaster. A to jest ta miejscówka, gdzie będzie się budowało swoje miasto jakby, nie? Mamy najlepsze miejsce na festiwalu, widzicie to? Czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Siema, siema, Keira. Horizon Lego Valley. Now Lego needs a speed champion. And the festival needs master builders. Festiwal majstrów budowniczych Lego będzie. This is the base plate where you'll be building your very own. Ty będziesz mogli wybudować swój własny dom. Okej. Okay. Wsiądź do samochodu. Zmiana pory roku. First things first. You need bricks. Lots of bricks. You can get them by completing brick challenges. Think of it like a big box of Lego to play with. Dobra, to będziemy musieli tworzyć sobie tutaj. Jezu, patrzcie, ile to jest tych klocków. Będziemy musieli zdobywać sobie klocki, żeby zbudować nasz dom Lego. Więc dobra, zaczniemy tutaj od lewej strony, od niebieskich. A mam tutaj wyzwanie, to się przypina, dobra. Wygraj zawody na szlaku rajdowym w klockowym zdroju. Okej. Więc te klocki cyki musimy zbierać, żeby wybudować nasz dom z klocków Lego, nie? Deska powinna nam wyświetlać cele. A, jest, to jest z lewej strony, dobra. Wygraj zawody na szlaku rajdowym w klockowym zdroju. Więc jedziemy powoli do celu i zobaczymy, co to będzie, ludzie, za wyścig, nie? Tak, tak, dużo się pozmieniało, Keira. Dobra, solo wyścig. Horizon prezentuje. No jedziemy tym Mini Cooper. A mogę kupić coś? To są samochody z klocków Lego? Nie, to są zwykłe furki. Więc dobra, nie wiem jak to działa. Ale my sobie pojedziemy tym Mini Cooperem Rally z serii Lego. I zobaczymy, jak nam się będzie jechało w tym pierwszym wyścigu. No i dobra, jesteśmy na pierwszym wyścigu, lecimy powoli. Ej, czekam tylko samochód z klocków Lego. Chociaż nie, oni też chyba mają. Ej, trudno teraz rozróżnić te samochody. McLaren od razu było widać, nie? Że jest z Lego, ale tutaj? To są z klocków Lego samochody, czuć jak się uderzy. Ej, więc te samochody do kupienia też były z Lego. Okej, okay, myślałem, że tamte są jakoś... jakieś troszkę inne. A tu wszystko jest z Lego, chociaż tak bardzo nie widać po tych samochodach. Jakby miały być z Lego, nie? Tam na początku było mocno widać, a tutaj to jest tak średnio. Dobra, wyprzedzamy, wyprzedzamy tego ziomeczka z przodu. To jest wyścig z serii procentowej, więc tutaj szybko pójdzie. Teraz skręcamy przez te miasteczka, jak się jedzie, nie? Te miasta fajnie wyglądają. Dobra, suniemy, ile fabryka dała. Ogólnie w środku jest tak troszkę smutno w tym samochodzie, ale w sumie to jest klocki Lego, więc nie ma co się dziwić, że to wygląda jak wygląda. Jeżdżamy tutaj driftikiem, raz, drugi i po hamulcu, pstryk. Oj, może mi nie zaliczyć tego. Dokładnie, muszę przewinąć. Ej, no ale bez przesady, twórcy Ford, zróbcie większe te checkpointy. Patrzcie, jakie to jest wszystko idealne, nie? Już kilka odcinków z rzędu takie coś mieliśmy. Ej, ludzie, robimy jakieś wyścigi w Lego z Forzy, nie? Trzeba będzie coś skminić ekipowo. Pyk, do wody. W wodzie się te klocki nie psują, więc można jeździć. Ogólnie Lego tak naprawdę miałem kiedyś takie zabaweczki, ale nigdy jakoś nie miałem całych takich zestawów Lego do składania. Ale mega mi się to podobało. Taki kolega miał, wiem, pamiętam, jak byłem młody jeszcze, to się bawiliśmy tymi klockami. To było naprawdę mega totalnym pokczampem. Tam można było takie samoloty sobie budować, tymi samolotami się latało, się misje ratunkowe robiło, oj, dużo rzeczy. Ale ludzie, to było i minęło. W sumie są takie Lego dla starszych ludzi, gdzie się można pobawić i może kiedyś bym się bawił, jak tak lubię, do uniwersum.
sumie ja wolę gry komputerowe. Wolę gry komputerowe z Lego niż chyba teraz układać klocki. Ale może kiedyś. Dobra, więc pyk, checkpoint kolejny. I kolejny. I kolejny. I zaraz, moi drodzy, będziemy na mecie. Tych wyścigów troszkę mamy, żeby ten dom wybudować, więc dzisiaj tego domu już nie wybudujemy. Ale sobie troszeczkę pojeździmy, nie? W tym świecie Lego. Kolejny checkpoint. Kolejny. Już mamy 93%. I lecimy prosto. To Jezu! Prościutko do mety, no. Muszę zawsze przejechać tą flagę, muszę. Pyk. I jesteśmy na celu. Udało się pierwszy wyścig zakończyć na pierwszym miejscu, więc jak najbardziej na plus. Mini Cooper. Okej. Ej, oni mieli Lego samochodów. Powinno być tak, że jak my bierzemy Lego, to goście też się Lego ścigają, nie? Coś jest tutaj nie tak. Dobra, wyzwanie pierwsze ukończone, strefa pomiarowa odkryta. I mamy kolejne wyzwania. Jakieś klocki nam się odblokowały. To mamy czerwone. Aby zacząć budować swój dom Lego, zbierz 140 klocków. Więc tutaj mamy 40. Wygraj Spring na festiwalu Lego. Wygraj cross przy latarni, cross przy Ocean View. Dobra, spróbujemy zrobić ten crossing na 40 punktów. Mamy tam kawałek. Kilometr 900, więc widzimy się na miejscu. Znajdujemy się przy kolejnym wyzwaniu. Wygraj sprint na festiwalu Lego, więc pyk, pyk, pyk. No i co, moi drodzy? No jedziemy tym mini Cooperem z Lego. Chciałbym jakąś nową furkę sobie z Lego też kupić, ale nie wiem, gdzie to się kupuje. Ten McLaren mi się najbardziej podoba. Tylko żeby tego McLarena kupić, to chyba trzeba najpierw wybudować tutaj swój dom, nie? Więc troszkę nam tutaj zajmie jeszcze to czasu, zanim to zrobimy. Ciekawe, czy te samochody można też tunigować, chyba też z domu. A trzeba to spróbować. Dobra, suniemy tym McLarenikiem. No i mają zwykłe pojazdy, mają goście zwykłe pojazdy. Chociaż jedzie jeden Lego. Dobra, pyk. Oni oszukują ogólnie, nie? Bo nie powinni zwykłymi furami jeździć tutaj wśród klocków Lego, no. Aj, panowie. Dawaj tego mini Coopera. Chociaż te Lego są w sumie samochody szybsze, nie? Tylko mniej wytrzymałe. To tak powinno być. Ale czy tak jest w Forzie? Trudno wyczuć, ludzie. To jest gra komputerowa. Nigdy nic nie wiadomo. Pyk, dobra, tego Fordzika mijamy. I tutaj wariat, patrzcie jak sunie. Dobra, pyk. Bokiem. To fajnie się ta mapa rozwala, nie? To wszystko z klocków. To jest w ogóle coś pięknego. Pa. I ciekawe, czy można wszystkie samochody robić w Lego, czy tylko są jakby pewna liczba ograniczona, nie? Tych samochodów jest. Pyk. No serio? Jezu, gro komputerowa, no. Uderzyłem lusterkiem to. Musimy tak podjechać, no musimy tak podjeżdżać, bo nas to nie puści. Jedyna rzecz, co mi się w Forzie nie podoba, to jest chyba to. To musimy idealnie trafiać w te flagi od wyścigu. Dobra, śmigamy tutaj jedno. Tutaj drugi pyk, zakręcik. Jezu, ludzie, jest tak gorąco, mnie jest dzisiaj. Było 36 stopni bodajże. W cieniu było 36 stopni, więc na słońcu mieliśmy około 40. Było totalną masakrą, jestem taki zmęczony dzisiaj. To jest masakra, niby się wyspałem, chociaż w nocy spać za bardzo nie mogłem. Bo mi było gorąco. O Jezu, jak to się rozdupca. Bo mi było gorąco, teraz ludzie, dalej jest gorąco jak to nagrywam. Oczy mi się przymykają. To jest ogólnie męcząca strasznie pogoda. Ale chyba i tak bardziej wolę lato niż zimę, nie? Jutro jeszcze, dzisiaj w sumie dla was, dla mnie to jest jutro, czeka mnie nagrywka z GTA i wizyta u fryzjera, więc nie wiem jak to przeżyję, mam nadzieję, że będzie git. I dobra, jakoś to wyjdzie, później mnie nie ma w domu, bo jadę do Krakowa najprawdopodobniej, więc też mnie nie będzie. A później zobaczymy, ale filmy będą na bieżąco na kanale, więc o to się nie bójcie. O to się nie ma co martwić. Dobra, więc wpadamy do kolejnego checkpointu. Jeszcze mamy tutaj parę tych checkpointików. W ogóle dni Lubaczowa są też ten weekend u mnie, więc sobie odwiedzę, zobaczę co tam słychać. Klakson nie działa w tych samochodach. Łe, myślałem, że będzie lepiej. Ktoś będzie tam śmigało. Ej, ale jak tych ludzi gubimy, bez kitu. I po hamulcu, pstryk. Dobra, kolejny wyścig zrobiony, zakończony. I co odblokowaliśmy? Lego Mini Cooper cały czas.
kredyty, wpływy. Poziom nam się tam też wbija. Mamy kolejną tutaj trasę nieodkrytą, więc jedziemy od razu do kolejnego wyzwania, żeby te klocki jak najszybciej odblokowywać, nie? Pyk. Jest tor przełajowy. Lego Mini Cooper. No co, moi drodzy, tak to właśnie się prezentuje. W kolejnym odcinku spróbujemy sobie jakieś furki odblokować. Więc jak chcecie jakieś samochody zobaczyć, chociaż nie wiem jeszcze jakie są w tej grze, to swoje propozycje możecie pisać. Ja będę sprawdzał, czy te samochody aktualnie się w tej grze znajdują. A my sobie lecimy tutaj kolejny odcinek. Tutaj wyścigowy. Trzy okrążenia już mamy. Więc troszkę sobie pojeździmy. Dobra, pyk. Ale tu już goście mają Lego samochody, więc... więc spoko. Tam i ten jeden miał. I to nie wiadomo. Jakichś przekrętów nie mają. Jezu, te flagi jak są wysoko. Ale złapałem. Wystarczy, że ją lekko uderzymy, muśniemy. I z automatu, nam się ona tutaj zaliczy. Mamy trzy okrążonka, to jest jedno zrobione już, bodajże zaraz będzie. I krótkie te wyścigi troszkę, nie? Na razie mamy na to Lego. Dobra. Zrobione, lecimy po kolejny. Ciekawe, czy tutaj będzie ten wyścig 8-godzinny, nie? Na te zabawki Lego. To byłby totalny kozak. W sumie i tak bym tego... A jest klakson! W sumie tego bym i tak nie robił pewnie, bo... mi się nie chciało. Co ja można chyba to zrobić Lego. Tylko nie ma sensu. Pryk, dobra, teraz tutaj. Zakręcamy, oj, będzie banda. Jest banda złapana. Ale mamy przewagę dużą, nad przeciwnikami, więc nie ma co się bać. Pyk. Wrobiliśmy się w zakręt. Teraz tutaj mamy checkpointa. Jeszcze troszkę, my friendo. Ogólnie z ekipą by się... okej, tego się spodziewałem. Z ekipą by się dużo fajniej grało. Moglibyśmy tutaj poćwiczyć, nie? Jakieś... ej, no serio? Byłem w tym już, no. Panie, ile ten wyścig trzeba cofać? Przecież tam jest milimetr. No, teraz złapię, teraz powinno złapać. I lecimy, 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 ostatnie okrążenie już. No to jest denerwujące strasznie, jak coś takiego się pojawia. Dobra. I ostatnie proste, moi drodzy. Pek. Pek. Można się rozwalić? Ale nie da się, myślałem, że go mogę tutaj lekko przetrącić. Checkpoint zaliczony, kolejny checkpoint zaliczony. No i wjeżdżamy, moi drodzy, na metę. Powiem tak, na dom jeszcze nie uzbieraliśmy, bo to nam za dużo czasu zajmie. Pograliśmy sobie dzisiaj parę wyścigów w serii Lego. Mam nadzieję, że wam się materiał jak najbardziej podoba i jak najbardziej wam się te... o, chociaż czekaj, coś mamy. Przyjdź do mnie, dobra, to jeszcze pojedziemy. Spróbujemy wybudować nasz nowy dom Lego. 2,5 km. Pojedziemy tutaj tędy, bo te klocki fajnie się rozpadają, nie? Fajnie to wszystko wygląda. Mogę ciekawie to pokazać, jak to działa. Patrzcie, przez te łąki, pola. Czy te drzewa są rozwalalne? Nie, są też ludzie, zwykłe drzewa, które się nie rozbijają. To jest trochę słabe, powinni zrobić wszystkie takie z klocków Lego, bo w krainie Lego nie powinno być normalnych drzew, nie? Dobra, zajeżdżamy do domu majstra budowniczego, dajemy buduj. I co nas tutaj czeka? Jak to się buduje? I chwilę to ładuje wszystko. Okej, okay, samolot nam przywiózł jakiś dom. Wprawdzie bawi się klockami Lego, ale to wciąż zawody Horizon. Więc tutaj będę mógł budować. Gdy rozbuduję dom, dobrze wrócimy ci kilka nagród. Nagrody, blokowane nowe klocki, wyzwania, blokowane kostki bonusowe. Tak wygląda budowa? Kolejny samolot, jaki mogę sobie wybudować, to jest Ferrari F40.
Get me some bricks. Okej, zobaczcie, czy w domu Majsla mogę kupić coś. I've been playing around with this Lego tech myself. Pyk. So I've built these bonus cubes. Wyglądaj samochody. And if you find and smash them, it should give you a skills influence boost. Hey, only one way to find out. Dobra, samochody z DLC, nic nie widzę. Więc najprawdopodobniej musimy te samochody sobie chyba odblokować, żeby nimi jeździć. Ale dobra, to zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomienia. Się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć wam.